Jak było? No, Gosia jak zawsze zadowolona z siebie. Witamy Was już prosto z Polski. Hej. Po tygodniu obijania się, powiedzmy, trzeba było wrócić do rzeczywistości. Co prawda nie takiej szarej, ale mimo wszystko jakoś na wakacjach było lepiej. Tak, naoglądaliśmy się tam gór, więc no nie było innego wyboru, jak wybrać się teraz w niedzielę, pojeździć troszkę właśnie po wzniesieniach. Żeby zaoszczędzić czasu, przyjechaliśmy na Przełęcz Tompadło samochodem, a stąd jedziemy do Gór Sowich. Tam jakieś dwa podjazdy, trzy zaliczamy i wracamy z powrotem tutaj. Całość powinna wynieść około 100 km i niecałe chyba 1400 metrów w pionie. Więc na rozgrzewkę po takim odpoczynku myślę, że będzie optymalnie. Porządną rozgrzewkę raczej. Tak, dla mnie będzie to dodatkowy wysiłek niż zazwyczaj, bo wróciłem z 1,5-kilogramowym nadbagażem. Czyli reasumując, nie opłaca się oszczędzać z jedzeniem, bo i tak się tyle samo przytyje, co nie. Chociaż nie powinienem być zaskoczony, bo... Dużo alkoholu. No właśnie, też nie było dużo, to jest dziwne. Ale też nie powinienem być zaskoczony, bo w zeszłym roku, jak byłem na obozie kolarskim na Cyprze, gdzie jeździliśmy po 3-4 godziny dziennie, i tak wróciłem z 2-kilogramowym nadbagażem, więc ty od powietrza. 2 kilogramy tylko. Już mnie nie pogrążaj. Lecimy dalej. Zaczynamy tak naprawdę i będziemy nagrywać z trasy. Pierwsze 15 km za nami. Szkoda, że głównie z górki. Więc końcówka dzisiejszej podróży też będzie dość wymagająca, bo długi, długi podjazd zakończony Przełęczą Tompadła. Następny podjazd, jaki mamy na trasie, jest za 10 km i będzie to 12 km podjazdu ze średnim nachyleniem 4%. Małgorzata uśmiechnięta na samą myśl. Jak ci się jedzie po takiej przerwie? No nie jest źle, ale trochę słaba dyspozycja. Jest okej. Okay. Jeszcze po powrocie wróciliśmy w środę o 6 rano do domu, a o 10 już zrobiliśmy sobie 60 km. Niestety w ulewie. Tak nas piękny Wrocław przywitał. Właśnie zaczynamy pierwszy podjazd pod Przełęcz Jugowską, więc szybki postój na ciacho. Bo w sumie od śniadania już trochę minęło, więc trzeba troszkę podładować energii. No i lecimy. Gosia też zaczyna kolano boleć, jedno i drugie. No ale miejmy nadzieję, że uda się jakoś bezpiecznie i w całości przejechać tą trasę. Jak nie, najwyżej zawrócimy. Nie róbcie urlopów młodem. No, nie róbcie urlopów, bo bolą kolana. Bolą kolana potem. Nie, ale rozkręcimy się i potem już będzie z góry. Gosia ściemniała, że nie ma siły, a tu popitala pod górę, że ja po 280 metrów muszę jechać. Widać krew wojowniczki. Cześć. Jak każdy z bananem w kieszeni. Ostatni kilometr przed nami. Stał już z 50 metrów przewyższenia tylko. Generalnie podjazdem pod Przełęcz Jugowską robimy połowę przewyższeń całej trasy. Gosia opalona po wakacjach. Przynajmniej rękawki udało się wyrównać. Ja zawsze opalałem się na brązowo, więc oczywiście nie smarowałem się żadnym kremem. No i spaliłem się w pierwszy dzień chyba tak jak nigdy. 2-3 dni później cała klatka, plecy, ręce w bąbelkach. No ale już dochodzę do siebie powoli. Oczywiście Gosia miała rację jak zawsze. No i dojechaliśmy. Jest jakieś zamieszanie tutaj.
Aż mi szkiełka zaparowały. Policja, pogotowie, coś się dzieje. O, pani tutaj kieruje ruchem. Ja nie wiem, czy coś tu się odbywa, czy jakiś wyścig, czy coś. Najwyżej wpadniemy na jakąś rajdówkę. Jak było? No, Gosia jak zawsze zadowolona z siebie. No, teraz mam zjazd, potem kolejny podjazd za jakieś 5 km. Ale już krótszy zdecydowanie niż ten. Zaczęliśmy właśnie podjazd do rzeczki. Był plan, żeby odbić w lewo w Sokolcu i polecić znowu skrótem, tą ścianką, ale stwierdziliśmy, że na pierwszy raz może po przerwie, może jednak nie. Tutaj też plaży nie ma, bo właśnie jest 9%. Więc mimo wszystko, no na pewno nogę dobrze przepalimy. O, tym wjazdem jechaliśmy. A stąd to nie wygląda tak źle. Co nie? No nie. Gorzej z dołu. No i dojechaliśmy do rzeczki. Teraz kierunek walim. Dajesz, dajesz. Teraz mamy piękną ściankę. Dyszka tam była jak nic. Dawaj, 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 jedziesz. No i dojechaliśmy do Fregaty. Manufaktura klimatu. Po to, żeby nie zjeść ciasta. Dzisiaj klimat raczej słaby. Bo jak się okazuje, możemy wejść tylko z rezerwacją. No a że nie zrobiliśmy rezerwacji, bo nie przyszło nam to do głowy. Wzięliśmy kawę na wynos. Więc luksusowe. Za 20 zł. Za sztukę. W Portugalii było lepsze ceny. Kawa no, za 2 euro było. Nawet za 1 euro za trafiliśmy. Jedno? No, w jednym miejscu za 1 euro kawę. To u nas w Polsce się tak nie kupi. No ale nic. Nie mamy ciastka, więc jemy batony. Zostało nam chyba niecałe 30 km. Ciśniemy i sobie we Wrocku zjemy coś dobrego. U mnie z nowości łańcuch. Poprzedni KMC. X11EL już wyzionął ducha. Zrobiłem na nim chyba 8000 km mniej więcej. 7-8. Teraz poszedłem w SRAMA PC1170. No i muszę przyznać szczerze, że to jest jeden z lepszych łańcuchów, jakie miałem. Jest bardzo cichy. Nie wiem, czy nie cichszy od KMC, który był zdecydowanie lepszy niż Ultegra. Póki co. W sumie co, nic złego nie mogę powiedzieć, ale zrobiłem niecałe 100 km, więc trudno jakieś obiektywne wnioski wyciągnąć. Pojeżdżę jeszcze trochę i na pewno dam wam znać, jak to wygląda. Nie wiem, możecie też napisać, na jakich łańcuchach jeździcie, czy jakieś inne polecacie, chociaż tu już za dużo opcji na rynku nie zostało. Więc aktualnie u mnie prawdopodobnie SRAM na pierwszym miejscu, potem KMC, a Shimano z Ultegrą chowa się. Raz, że naprawdę głośno napęd pracował, DI2, chociaż na stopiące było cisza. Ale strasznie się wyciąga jak guma. Tutaj tam mamy tamę w Zagórzu Śląskim. Ale nie stajemy, bo szkoda czasu. No już powoli dobijamy do końca. Jeszcze tylko został nam podjazd pod tą padła. 4 km, 4% albo 5. Właśnie tam o. Gosia zdecydowanie więcej energii niż na początku. Rozkręciła się jak zawsze. Gosia płaski mnie bardziej męczy niż ty. No widzisz, jesteś góralka i tyle. Ja swój ciężki tyłek musiałem też wciągać z
wielką trudnością pod te podjazdy, ale nie było chyba najgorzej. I proszę Państwa, kończymy podjazd na Tompadła. Jest to jedna z trzech dróg średniej trudności. Gosia już miała okazję pojechać na łatwiejszą i najtrudniejszą. Jak to oceniasz? Nie wiem, bo już na końcu trasy już mam dość. Jakby nie patrzeć, ponad stówkę już zrobiliśmy. No, ale ładnie poszło. Zmieściliśmy się poniżej 4 godzin. Czyli wszystko zgodnie z planem. Jak widać, 105 km, 3 godziny 45 minut z sekundami. Średnia moc wyszła, średnia prędkość wyszła 28 km na godzinę. To myślę, że jak na te warunki to spoko. No, średnia moc 170, to wiadomo, dużo zjazdów było. Znormalizowana 211, więc też tam bez jakichś nadmiernych obciążeń. No, no to spoko. 1350 m w pionie. O, i ciekawa statystyka, którą umożliwia DI2. 2650 kalorii. Ilość zmiany przedniej i tylnej przerzutki. Z przodu 43 razy, z tyłu 878. Przyznam szczerze, że bywało czasem i grubo ponad 1000. Pozostając w klimacie prostego jedzenia, wybraliśmy się dzisiaj na Kasprowicza 24. Jest to miejsce, gdzie możecie zjeść naprawdę bardzo dobry kebab, gyros, szaszłyki i tego typu rzeczy. Chodziło to za mną już chyba cały urlop. Za Gosią też, mam nadzieję. Więc no nie mogliśmy sobie podarować tego. Szczególnie, że zrobiliśmy dzisiaj trochę kilometrów. Troszkę energii się spaliło. Więc tutaj myślę, że odpowiednio uzupełnimy braki. U mnie na małego głoda szaszłyki drobiowe z frytkami. Do tego chlebek i hummus. Głodny nie będę. Gosi mały zestaw gyros z frytkami. Będzie dobrze? No, więc zabieram się za jedzenie. Gosia, mam nadzieję, że mi pomoże, bo porcja jest olbrzymia. No i pojedzone. W końcu czuję się najedzony. Uczucie, które dawno mi nie towarzyszyło. Gosia? Ja też się najadłam, ale nie byłam głodna, jak to zwykle. Tak, Gosia przejechała 100 km i najchętniej by nic nie jadła. Nie jestem w stanie pojąć tego fenomenu. Tak więc po powrocie zrobiliśmy stówkę, 1400 w pionie. U Gosi oczywiście wpadł kom i 8 pucharów, u mnie nic, więc wszystko... Musisz zmienić partnera. Nie, nie, tak mi odpowiada jak najbardziej. Trasa nie była specjalnie łatwa, nie była też specjalnie trudna. Taka myślę, że optymalna na powrót po urlopie. Nawet na upartego można by było ją skrócić, no ale jakoś tak ta stówka lepiej wygląda. Na dzisiaj to by było tyle. Zapraszamy Was do śledzenia naszego kanału, do subskrypcji. Za tydzień mam nadzieję, że pojawi się kolejny interesujący materiał. Jeszcze chyba nie ma za bardzo koncepcji, co będziemy nagrywać, co będziemy robić w przyszły weekend. Nie, no już ci przepraszam, w przyszły weekend robimy podejście pod stówkę w 3 godziny. Poniżej 3 godzin. Mi się udało już tego dokonać kilkukrotnie, Gosi jeszcze nie, więc polecimy sobie stówkę w parze. Przez ciebie. Czemu przeze mnie? Ty za wolno. Ja za wolno jeżdżę, dlatego nie zrobiliśmy tej stówki w 3 godziny. Niech tak będzie. Tak, więc za tydzień robimy stówkę, a za 2 tygodnie możliwe, że wystartuję w Opiszowie. Sam. A ja nie. Gosia będzie się bawić na Panieńskim, więc będę musiał godnie reprezentować naszą parę. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Cześć.